Siemanko, z tej strony Minecraft. Macie w dzisiejszym odcinku rozbudowywać nasz domek i zbierać drewno. I jeden z widzów poprosił mnie o jedną rzecz. Żebym złapał konia do zagrody i nazwał go jego nickiem. Proszę bardzo, złapałem go do zagrody. Niestety nie mam na nim ptaka, więc nazwę go po prostu tabliczką. Ale jeszcze jedna ciekawa rzecz. Proszę bardzo. Kto tutaj jest? Przybywcy. Teraz tylko, żeby znaleźć tego jego kumpla i zajumać, żeby mieć od nich linki. Teraz możecie żyć, panowie. Więc mamy liny. Dzięki tym linom możecie pisać na następnym odcinku też, co chcecie. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, a my już zaczynamy. Trzeba jeszcze zrobić tabliczkę, więc biorę drewienko. Będziemy potrzebowali więcej drewna, ale może tyle nam wystarczy na tabliczkę. Tyle nam nie wystarczy na tabliczkę, więc musimy i tak iść, ponieważ musimy pozbierać brzozy, żeby zbudować ten i domek dokończyć, i żeby jeszcze dokończyć sobie budowanie szyby. No, dobra, teraz musimy to przerobić na drewno. Pobiec do domku, zrobić tabliczkę i nazwać tego konika. Więc jesteśmy już w domu. Teraz powinno nam się udać. Jest tabliczka, proszę bardzo, mam nawet trzy tabliczki. Więc jeszcze możemy jedno nazwać coś. Proszę bardzo, teraz czas na nick. Trochę ciężki nick do napisania, ale myślę, że mi się uda. Czekajcie, nie wiem, czy to jest podłoga, czy nie jest podłoga. To nie jest podłoga. Słuchajcie, bo ja minusa dałem. I to jest podłoga. Podłoga. Odsuń się, no. Podłoga. Pyk. Ciężki nick strasznie. Pyk. 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 Podłoga. Pyk. Pyk. Podłoga. Pyk i pyk. Pyk. I podłoga. I tak, taki jest oto nick tego kostka. Tak miałem zapisany. Poczekajcie chwilę, tylko schowam zeszyt, którym zapisałem nick. Dobra, jedna rzecz już mamy zrobioną, czyli nick i konik. Tak bardzo chciałeś. Proszę bardzo. Teraz tylko trzeba schować. W ogóle dziękuję za tyle pozytywnych komentarzy dotyczących tych, że pamiętacie, co mam robić. Jeden nawet napisał, że kocham Minecraft Maćka. Proszę bardzo, pochowamy teraz. Teraz idziemy szukać brzozy. Tak, dobrze słyszeliście brzozę, ponieważ dach mamy z brzozy. Więc kawałek się przejdziemy. To brzozę. Tutaj nawet konik jeden jest, ale nie wiem skąd się wziął. Musimy się zespić. Tutaj mam pełno brzóz. Te lamy sobie chodzą w ogóle gdzie chcą. Może złapię te lamy. No, dobry pomysł, wezmę zaraz te lamy. Tylko szybko, dobra, szybko muszę powiedzieć Polina, bo te lamy zaraz mi uciekają. A lamy się przydadzą. Nie wiem po co, ale mogę wziąć te lamy. Mam akurat dwie linki. Tu są liny, nie tu. Tylko tu. I szybko polamy. Najpierw tą z lasu wezmę. Potem tą drugą, ona już tam zjała. Pyk, pyk, pyk. Ona gdzieś tutaj była. Tutaj jest lama. Ej, lamo, chodź. Idziemy. Chodź, lamo. Nie wiem, czy bierzesz jedną, czy dwie. Już się zerwała. Głupia lama, czy nie? Ta zerwała się, dzielina. Za szybko poszłem, chodź. Lamo jedna. Chodź.
Aha, ślamo. Wezmę sobie jedną. Nie chcę mi się po drugą iść. Chodź, lamo, one są daleko. Ta druga lama, więc wezmę sobie tylko jedną lamę. Chodź, lamo. Chodź, lamo. Chodź, lamo, chodź. Mam lamę. Mam nawet trochę już drewna, 24, a to zbudujmy. Hop, 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 hop. Dobra, tyle. Pyk, pyk, pyk. Teraz z tej strony. Dobra. No i spadnąłem. O, i spadłem. Mam nadzieję, że ten, kto chciał, ten nick jest zadowolony, że nazwałem tego konia tak. Nie wiedziałem, o jakiego konia mu chodziło, ale na pewno mu chodziło o tego konia. Po prostu go złapałem. Nie pytajcie się, jak, żebym chyba tą zagrodę z tym koniem, to łapałem tego konia. To, żebym go chyba łapał dużo. Bardzo dlatego tego pana. Tylko jak napisał komentarz, od razu zacząłem łapać konia, bo chciał. I wiedziałem, że się ucieszy z tego, że nazwałem takiego konia, mojego konia, tak jak chciał. Nie mam niestety siodła, więc go miał swoje. Póki co to sobie tutaj muszę poniszczyć. Gdzie świnka właśnie tu i stąd? Dobra, też trzeba tylko więcej drewienka pozbierać. Dobra. Tu nawet jest dużo tych brzuzek. Więc je pościnam. Mówi, zostawcie suba i łapkę w górę, jeżeli wam się filmik spodoba. A kuku dostanie się chyba. Dobra. Wyniszczymy brzuski. Piszcie, co chcecie w następnym odcinku, bo nie wiem, co zrobić w następnym odcinku. Serio, nie wiem. Nie mam w ogóle pomysłu na następny odcinek. Więc proszę, piszcie to w następnym odcinku robić, bo nie wiem. Możemy iść jeszcze raz do kopalni na przykład. Tylko nie wiem, czy to wam się już nie znudziło i się. To brzydki ten domek jest, strasznie brzydki. Kto uważa, że jest ładny, niech napisze serduszko w komentarzu, a kto uważa, że jest brzydki, to i kto taką minkę, co o nie, to żyga. Tą smutną minkę, o, jeżeli uważacie, że jest brzydki. No. Mam nadzieję, że nikt nie napisze, że jest brzydki. O kurde, jak mnie co palnęło. Dobra. Czy to będzie idealnie? Idealnie. Nie jest idealnie. Krzywe. Czy idealnie? Czekaj. Idealno. No niemożliwe. Ja sobie będę chyba mistrzem architektury. Dobra. Nie wiem, czy jeszcze w tym odcinku będziemy robić szyby. Ale raczej idziemy robić szyby. Jeżeli tym odcinkiem zrobimy szyby, to pójdziemy na przygodę. Właśnie, bo musicie pisać, czy chcecie na przygodę wywolić się rozbudowę domku. Ja bym był tym, co wybiera, to bym wolał, żebym szedł na przygodę, ale wy wybieracie, więc budujemy domek, a nie idziemy na przygodę. Więc piszcie w następnym odcinku pod komentarzami.
idziemy na przygodę, czy gdzie. Czy zostajemy w domku. Teraz trzeba się zdrzemnąć. Póki jeszcze jasno, póki co dach skończony. Tak się prezentuje dach. Bardzo brzydki. Wiem. Jutro go trochę poprawimy. No, szyby się poda i będzie spoko. Będziemy, teraz tylko pójdziemy się przespać. Idziemy spać. Boże, jeszcze potwory są pobliżu. Gdzie wy potwory macie? Gdzie to już to zwierzęta są, oni się boją jakichś zwierząt. O, zombie. Dobra, jeden pokonany. No nie ma potworu, ale jeden creeper mi tu ciągle lata. Nie ma go. Potwory, dziwne macie potwory. Ten kupi creeper, co mi tu pływa. Ta jest w zombie, który jest porwony, się utopił. No, wybijam. No, na pewno tu tylu jest. Tu jest sporo. O nie, uszę się. Nie możem. Zbudować tak. Pyk. I możemy iść spać. No. Widzicie, to jest lifehack, kurde. Życiowy. Mamy seta, więc na podróż możemy iść jak najbardziej. Dobra, teraz co mieliśmy robić? Teraz mieliśmy coś zrobić, ale zapomniałem co. Dach naprawiać, dobra. Wiem co ja zrobiłem, bo ten dach będzie mnie nerwił. A tu pustki są. Tu na górze jeszcze zrobimy poziom. Tak, normalnie tam na górze zrobimy sobie słup. Tu normalnie pochodzimy taki słupek. I drabinkami normalnie tam będziemy pochodzić do góry. Dobry pomysł. Wiem, że mam pełno patyków. 14 aż. Trochę drabinek z tego będzie. Dobra, gdzie są drabinki? 6 drabinek powinno wystarczyć. Do budowy tutaj wejścia. No i pięknie. Idealnie. Bym powiedział. Dziadostwo nie idealnie. Źle, żebym był budował, to powinien być spoko. Chyba zniszczymy ten słup. Musi być jedno i spoko. O, dobra. Dobra. Dobra, tu jest ciemno, no ale te sypialnie będzie fajne. Jeszcze podłogi nie mam, co ja tak podłogę zawsze na końcu robię. Dobra, dawaj to łóżko, no ale będzie mi sypialnie. No i przepraszam was za te odgłosy w tle. Już się zaczynają kłócić, dopiero co przestali. Gdzie zacząłem nagrywać specjalnie, temu przestali. Teraz znowu się drą. No jak ja mam nagrywać? Życie youtubera jest ciężkie. Nigdy nie masz czasu na nagrywanie. Dobra. Czemu to jest taki zapasowany? Nie powinien tu być. Dobra. Więc tak. Było na tyle, bym kończył już powoli. Ale ten odcineczek będzie taki no, troszeczkę dłuższy. Ponieważ w następnym odcinku jeszcze będziemy musieli dorobić podłogę. No i znowu od drabinki odstawiłem. Były mi to potrzebne 3 drabinki. Dobra, tu są drabinki w skrzynce. 3. Idealnie tyle było mi potrzebne. 1, 2, 3, proszę bardzo.
pyk. Teraz tylko pyk, 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 pyk. Nie, no to będzie cudach nie. Dobra. Póki co kończymy odcinek. Pamiętajcie o komentarzu. Jeżeli chcecie, żebym tą lamę nazwał. Piszcie, jak mogę nazwać tą lamę. Koniusz ma imię takie. Oh, fuck you. Co on tam robi? I stąd nie wybuchaj. Jeszcze na końcu macie walkę z creeperem. W domu mi się creeper zrespił XT. Nie trzeba tą podłogę załatać, dobra. To tak, miało być kończenie odcinka. Więc to by było na tyle w tym odcineczku. Witajmy się w kolejnym odcinku. Piszcie, co robimy w następnym odcineczku. Czy idziemy na podróż, czy lub dokończamy jeszcze dom, jakby musimy szyby i podłogę jeszcze zrobić. I sofie tam na górze, to dokończyć. Piszcie, dostarcie łapki w górę, subskrypcję i imię dla lamy. I czy domek jest ładny, czy brzydki. Nara.